Cześć! Jeżeli zastanawiasz się, z której strony ma być zainstalowana głowica termostatyczna w Twoim grzejniku, tak aby można było precyzyjnie sterować temperaturą w Twoim pomieszczeniu, to od razu odpowiadam. Zawsze instalujemy głowicę termostatyczną, tak jak tutaj widzicie, przykładowa, po stronie dopływu, czyli dojścia, zasilania gorącą wodą naszego grzejnika. Jeżeli tutaj mamy, jak widzicie, rurki. Centralnego ogrzewania i mamy podłączenie tutaj dojścia, czyli gorącej wody, z lewej strony grzejnika, to i z lewej strony grzejnika ma być głowica termostatyczna. Nie może być tak, że tu mamy dojście zasilanie, a z drugiej strony mamy podłączoną głowicę termostatyczną. Jeżeli byśmy tak mieli podłączone, to na 99% nasz grzejnik nie będzie działał poprawnie. Sterowanie będzie zaburzone, będziemy musieli zwiększać wartość. Na przykład chcemy 21 stopni, powiedzmy, że to jest czwórka, to będziemy zwiększać 4,5, 5 i dalej być może nasz grzejnik nie będzie grzał poprawnie. W związku z czym sens używania w takim wypadku głowicy termostatycznej, która jest niepoprawnie zamontowana, jest żaden. Więc pamiętajcie, Zwróćcie sobie uwagę zawsze na to, jak macie grzejniki, możecie się przejść po swoim mieszkaniu czy domu, zobaczcie grzejniki. Czy na pewno tam, gdzie macie podłączone zasilanie od dołu, czy też z boku, to na pewno głowica termostatyczna jest dokładnie z tej samej strony grzejnika. To jest bardzo ważne żeby wszystko działało tak, jak trzeba i żeby Wasze centralne ogrzewanie w danym pomieszczeniu działało OK pomijam tu kwestię ciśnienia w instalacji działania takiej głowicy termostatycznej, czy jest sprawna, czy też nie czy Wasz zawór głowicy, a dokładnie ta iglica, czyli ten grzybek zaworu grzejnikowego, czy działa poprawnie pomijam te kwestie pomijam, bo myślę, powiedzmy, że to wszystko działa ale podstawowa rzecz Głowica termostatyczna zawsze po stronie dopływu, czyli zasilania, w tym wypadku jest poprawnie. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!